Szczęść Boże, siostry i bracia. Enoch, Kolumbia, 14 czerwiec 2021 roku. Orędzie Jezusa Eucharystycznego. Niech mój pokój będzie z wami, moje umiłowane dzieci. Wkrótce ukażą się wielkie zjawiska na niebie, które oznajmią wam bliskość mojego ostrzeżenia. Znaki, które was ostrzegają, że musicie być przygotowani na przyjście tak wielkiego dnia. Mój chwalebny krzyż przez okres 7 dni i nocy będzie jaśnieć na niebie. Wszyscy ci, którzy padną na twarz i będą się modlić z wiarą do mego chwalebnego krzyża, otrzymają uzdrowienie ciała i duszy. Po tym, jak minie 7 dni i nocy, krzyż zniknie, by ustąpić miejsca mojemu ostrzeżeniu. Biegnijcie, biegnijcie, by uporządkować wasze sumienia, gdyż dzień mego ostrzeżenia się zbliża, dzień wielki i chwalebny, w którym zostaniecie jakby przeniesieni do wieczności i tam osądzeni, gdzie wasza dusza, zależnie od swojego stanu i postępowania, zostanie zaniesiona do nieba, czyśćca lub piekła. W wieczności całe wasze życie zostanie wam pokazane od samego momentu, w którym zaczęliście posiadać używanie rozumu. Wszystko zostanie osądzone, aż po wasze bezużyteczne słowa i złe decyzje, którymi wpłynęliście negatywnie na waszych braci, na stworzenie i którymi naruszyliście kodeks miłości, który rządzi wszechświatem. To dlatego, dzieci moje, proszę was, żebyście się modlili, pościli i czynili pokutę za wasze grzechy i żebyście wynagradzali za te grzechy śmiertelne, które zostały wyznane, ale nie odpokutowane, abyście, gdy wejdziecie w wieczność, nie musieli cierpieć oczyszczającego ognia trzeciego czyśćca, ani ognia piekielnego, który płonie i nie gaśnie. Wiele dusz, które żyją na tym świecie w grzechu śmiertelnym, nie zniosą tego przejścia w wieczność i potępią się na wieki. Och, grzeszna ludzkości! Przemyślcie to na nowo i powróćcie do Boga najszybciej, jak się da. Zostawcie swoje zmartwienia i światowe troski. Zobaczcie, że nadchodzi dzień mojego ostrzeżenia, a ogromna większość dusz jest w ciężkim grzechu albo oddalona ode mnie. Owce zagubione, na co czekacie, by pojednać się z Bogiem i z waszymi braćmi? Moje przebudzenie sumień puka do drzwi i wasza dusza ryzykuje, że potępi się na wieki. Głupcy, nie chcę waszej śmierci. Moim pragnieniem jest, ażebyście żałowali za grzechy ze szczerego serca, zanim przyjdzie ostrzeżenie, aby wasze przejście w wieczność nie było waszą śmiercią, ani waszym najgorszym koszmarem. Czekam więc na was, synowie marnotrawni, w ciszy moich tabernakulów. Pospieszcie się, żebyście zdążyli się wykąpać i oczyścić w zdroju przebaczenia i miłosierdzia. I w ten sposób wasze przejście w wieczność będzie łatwiejsze do zniesienia i nie będziecie ryzykować wiecznego potępienia. Pokój mój wam zostawiam, pokój mój wam daję.
żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny. Dajcie poznać, dzieci moje, te orędzie zbawienia całej ludzkości.